Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu XD Mości, a w dzisiejszym odcinku trzecia próba zniszczenia Konfederacji w wydaniu TVN-u. Wcześniej twarze i maski Konfederacji, poglądy skrzętnie ukrywane i te na sztandarach. Jakie słowa w prekampanii padają wprost, a od których pozornie opłaca się odcinać? O czym mówią liderzy partii, a co publicznie chcieliby przemilczeć i dlaczego? O tym Jakub Sobieniowski. Albo zrobić to samemu. Tak, o przemocy wobec dzieci mówi jeden z najważniejszych polityków Konfederacji. Jeżeli będziecie dziecku mówili, że okropną rzeczą jest pedofilia, to co dziesiąte dziecko sobie pomyśli, oha, to ta pedofilia to jest coś fajnego. Tak o przemocy wobec dzieci pisze jeden z najważniejszych polityków Konfederacji. Sławomir Mentzen opublikował to zdjęcie córek i poparcie dla przemocy symbolicznej. Fakty postanowiły zasłonić wizerunki dzieci i zdjęcie opublikować, bo świadczy o poglądach polityka trzeciej według sondaży siły politycznej. Zastanawia mnie, co musiało zajść w głowie Sławomira Mentzena, że dodał ten post i tak pomyślał, to będzie dobry opis tego zdjęcia. Co może zgotować Polsce ktoś, kto ubiega się o władzę i kto z takim nadzwyczajnym, trzeba powiedzieć, wyczuciem humoru bierze swoje dzieci, robi im zdjęcie i mówi, że jest zwolennikiem przemocy. Tak, TVN zrobił to, co zawsze TVP robi, czyli pokazanie to, co nasz guru o tym myśli. Posłowie Konfederacji głosowali przeciw ustawie nazywanej Kamilkową, bo powstała po śmierci skatowanego 8-letniego Kamila z Częstochowy. No tak, no bo śmierci tego chłopca jest winny brak ustawy, tej, która została wprowadzona, a nie to, że służby cały czas nie reagowały na zawiadomienia czy to sąsiadów, czy to innych osób. Gdy się podrywa autorytet ojca, to dziecko się nie boi, ale przecież dziecko nie może władzić rodzicom na głowę. No i trzeba użyć przemocy, bo nie ma innego sposobu. Janusz Korwin-Mikke nie ukrywa swoich poglądów, takich też. W normalnej rodzinie, jak się dziecku powie, masz 2 godziny ćwiczyć pompki, to syn mówi, tak jest, tata, i ćwiczy pompki. Jeżeli przedtem w szkole powiedzą, że on ma swoje prawa i może ojca nie słuchać, a to on wtedy czuje, że jego prawa są naruszone i gotowy jest samobójstwo popełnić, bo mu ojciec kazał wbrew jego woli ćwiczyć pompki. Te poglądy Polacy poznali na tyle, że partie tego polityka były albo małe, albo bardzo małe. Teraz w sondażach Konfederacja bywa trzecią siłą. Działa tak. Mój plan na przyszłość? Zerwanie piwa, podatków, socjalu, inflacji, lewaków. Średnio mi się podoba tiktokowa polityka Sławomira Mentzena, a to krótkie, durne filmy, a to picie piwa. Mi, zwolennikowi merytorycznych dyskusji, strasznie to wadzi, ale jak widać, efekty są. Podobne zdanie do mnie ma Rafał Otoka-Frąckiewicz, który pisze, szczerze mówiąc, nie za bardzo widzi mi się oddanie władzy w ręce polityka, który non-stop jest na bani, a także doktora Basiukiewicza, który pisze, też mi się wydaje, że ten luzacki PR jest trochę przegrzany, no ale póki co są efekty. Taka autopromocja nie zakłada oczywiście trudniejszych pytań, takich jak na przykład w Sejmie o 100 tak zwanych ustaw Mentzena. Jeden z jego projektów miał zaostrzyć zakaz aborcji i zakładał karę dla kobiet i lekarzy do 10 lat więzienia. Nie pamiętam dokładnie tego postulatu. Były momenty, gdy Konfederacja nie ukrywała swoich poglądów dotyczących aborcji. Takie momenty. Gdy Konfederacja to była także Kaja Godek, skrajnie antyaborcyjna działaczka. Teraz ma jej nie być na listach Konfederacji, ale wiosną było w Sejmie głosowanie nad jej społecznym projektem zaostrzenia zakazu aborcji. Tak, powinny panie iść do więzienia za promowanie tutaj telefonu śmierci, za informowanie w jaki sposób zabić człowieka. Tak, panie powinny iść do więzienia. Konfederacja głosowała za pracą nad tym projektem. Jeśli Polska nie zrobi porządku z zabijaniem dzieci nienarodzonych, Polska spłynie krwią. Krzysztof Bosak też poparł pracę nad tak uzasadnianym projektem. My byliśmy zwolennikami, żeby popracować nad nim w komisji. To nie znaczy, że uważaliśmy, że ten projekt jest dobrze napisany. To słowa, a to rzeczywistość. Konfederacji aż tak się podobał projekt Kai Godek. Gratuluję inicjatorom, szczęść Boże zbieraczom. Bardzo dziękuję za piękne i poruszające każdego normalnego człowieka poruszające wystąpienie. No tak, no bo pogląd na aborcję można mieć tylko jedyny słuszny, czyli nasz. Ale faktem jest, że ostatnimi czasy Konfederacja stroni od tego tematu.
Krzysztof Bosak tak się odcina od Kai Godek. Konfederacja jako partia nie organizowała w tym roku ani w poprzednich latach żadnych konferencji z panią Kają Godek. Zapraszam posła Grzegorza Brauna, prezesa Konfederacji Korony Polskiej. A to dowód, że są wspólne konferencje z Kają Godek. No tak, tylko Bosak mówił o Konfederacji, a to była konferencja Konfederacji, ale Korony Polskiej. Najlepszą diagnozę postawiła pani Kaja Godek. Bo wspólnie nie chcą obowiązkowych szczepień dzieci. Część preparatów, które są podawane dzieciom jako szczepionki obowiązkowe, na które musimy się zgodzić, musimy, nie wolno się nie zgodzić, korzystają w produkcji bądź na etapie testowania, korzystają z linii płodowych pozyskanych z abortowanych dzieci. Zakaz aborcji, kary więzienia dla lekarzy i kobiet, pochwalanie przemocy wobec dzieci, nie dla szczepień wszystkich, nie tylko covidowych, to są mało promowane poglądy Konfederacji. Te są promowane. PiS, PO, jedno zło. To słowa, a to rzeczywistość. Tak telewizja rządowa straszyła Polaków, że Platforma, a szczególnie Rafał Trzaskowski, chcą narzucić limity na ubrania i jedzenie mięsa i chcą karmić Polaków robakami. To TVP. Politycy opozycji forsują program zastąpienia mięsa i nabiału robakami. To było... Przecież TVN robi dokładnie to samo w tym materiale, tylko straszy nie robakami, tylko Konfederacją. Po TVP, a to przekaz Sławomira Mentzena, jak widać zbieżny z rządową telewizją. A to, co mówił, to było dokładnie to samo, co mówiło PiS. Platforma Obywatelska proponuje, by Polacy jedli rocznie 16 kg mięsa. Powinniśmy mieć limit na mięso, chyba 16 kg rocznie. 8 sztuk ubrań rocznie. No to panowie może sobie dadzą radę. W tej wersji standardowej powinno być ograniczenie do 8 sztuk nowych ubrań rocznie. Bo... Szok! Konfederacja i PiS mówią to samo, a raczej czytali ten sam raport. To jak mieli czytać co innego? W wniosku posłów PiS-u i Konfederacji w Polsce zostało zaostrzone prawo antyaborcyjne, a Konfederację i PiS łączy nawet temat Smoleńska. Premier Jarosław Kaczyński jasno powiedział, że był to zamach. Zamach warszawsko-smoleński, tak o tym mówię dzisiaj, zamach warszawsko-smoleński. Zanim ktoś powie, że Grzegorz Braun to polityczny folklor Konfederacji, powinien obejrzeć te zdjęcia. Jest fetowany i szanowany, w Sejmie jest aktywny i ma wpływ na rzeczywistość, a po ewentualnym wyborczym sukcesie ten wpływ będzie większy. Wyszło też na jaw w tych słynnych mailach Dworczyka i nie tylko, że tak naprawdę PiS przygotował sobie pewną przybudówkę, która trochę udaje opozycję, ale tak naprawdę bywa arcypisem. Arcy, znaczenie, przedrostek w wyrażeniach złożonych wskazujący na zwierzchnictwo, pierwszeństwo czegoś. W Konfederacji są osoby, które wydają się zainteresowane współpracą z nami, ale są i takie, które mówią, że w żadnym wypadku. Jestem zwolennikiem wyjścia Polski z Unii Europejskiej, a jako metodę proponowałem zawsze, żeby zachowywać się tak, żeby chcieli nas wyrzucić. Więc muszę powiedzieć, że PiS robi co może, żeby zrealizować moją metodę. Poprzednia wypowiedź Korwina była puszczona z takiej internetowej telewizji My Politics i moim takim marzeniem właśnie też by było, przecież ja tyle wywiadów nagrałem z tymi politykami, że gdyby Hitler był Żydem i gdyby był Żydem i gdyby w obozie w Oświęcimiu ginęli nie Żydzi, a antysemici w ilości 6 milionów, to wtedy to już by nie był faszyst. A cała reszta ustroju byłaby taka sama, niezmieniona, tylko z tą różnicą, że zamiast Żydów w obozach byliby antysemici. Otóż byłby to dokładnie taki sam faszyzm. Porządnie pan zakończył ten odcinek. No z Żydami, z Hitlerem. No 6 milionów antysemitów puszczonych z gazem, wie pan, no to jest coś, no. Dobrze. Żeby też jakiś fragment mojego wywiadu był puszczony, czy to w TVP, czy to w TVN-ie, a szanse na to są. Po ostatnim filmie, gdzie zachęcałem do obserwacji mojego Twittera i teraz też was zachęcam, pierwszy link w opisie, moje konto zaobserwował Krzysztof Ziemiec związany z TVP. Więc panie Krzysztofie, tak jakby się dało jakiś urywek, żebym sobie chociaż mógł w CV wpisać. Jest szczególnie znacząca, bo to, co łączy wszystkie nurty Konfederacji, to niechęć do Unii Europejskiej, niechęć do bycia w niej, Polski i Polaków. Jakub Sobieniowski, Fakty. I o tą niechęć posłów Konfederacji do Unii Europejskiej zapytam jutro Krzysztofa Bosaka, który przyjedzie do mojego studia na wywiad.
A w szczególności do zadania pytania zachęcam widzów, tych, którzy nie sympatyzują z Konfederacją, napiszcie swoje pytania w komentarzu. I to będzie koniec dzisiejszego odcinka. Dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć! Dziękuję bardzo za oglądanie. Moim gościem był Janusz Korwin-Mikke. Kłaniam się, do widzenia.